tym odcinku opowiem Wam o kampanii społecznej, która zdobyła wyróżnienie, lalce, która została wprowadzona na rynek, nagrodzie dla najlepszego piłkarza, dokładnie najlepszą bramkę, a także o nowo powstałej kawiarni. Zacznijmy od lalki. Firma Mattel, która produkuje znane na całym świecie lalki Barbie, postanowiła wypuścić na rynek lalkę Barbie z zespołem Downa. Co warto podkreślić, firma Mattel bardzo chciała, aby ta lalka odwzorowywała wiernie twarz oraz budowę ciała dziewczyny, kobiety z zespołem Downa. Dlatego poprosiła jedną z organizacji pozarządowych o konsultację w tej sprawie. A samą lalkę reklamowała Ellie Goldstein, brytyjska modelka z zespołem Downa. Skoro mowa o modelkach, to warto wspomnieć, że w maju tego roku brytyjski Vogue wydał swoją gazetę w wersji audio oraz w alfabecie Braille'a. A o tym nagrałam osobny odcinek, kto nie oglądał, ma teraz okazję. Fundacja Avalon oraz agencja Nic do Ogarnięcia otrzymały wyróżnienie w nagrodę Golden Arrow w kategorii Kampania Idei. Stworzyli kampanię społeczną Nic co ludzkie nie jest obce. Kampania była wyświetlana od grudnia 2022 roku do lutego 2023 roku. Link do niej znajdziecie w opisie do tego odcinka. W tej kampanii widać mężczyznę z zespołem Downa, który serwuje kawę. A skoro mowa o kawie, to warto powiedzieć, że od stycznia tego roku działa kolejna kawiarnia, w której zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w tym zespołem Downa. A ta kawiarnia nazywa się Społeczna Kawka i możecie ją odwiedzić w Krakowie, do czego Was zachęcam. Inne kawiarnie, które już działają w Polsce, to m.in. kawiarnia Klubokawiarnia Pożyteczna, Klubokawiarnia Życie jest fajne, obydwie są w Warszawie, Kafe Równik z Wrocławia, a także Kafe Aktywni i Ciekawa, które mieszczą się w Gdańsku. A w Poznaniu możecie zajrzeć do kawiarni Dobra. Bardzo się cieszę, że takie miejsca na mapie gastronomicznej Polski powstają. Zaglądajcie, kupujcie, pijcie kawę, dobre ciacho i wspierajcie społecznie odpowiedzialne biznesy. Przyznam Wam szczerze, że nie jestem fanką piłki nożnej i mam nadzieję, że po tym wyznaniu nie stracę grono oglądających mój kanał Kasia Działa oraz subów. Chcę być z Wami po prostu szczera. Ale mam bardzo dobrą wiadomość dla fanów piłki nożnej, ponieważ w 2023 roku odbył się AmFootball Camp, w którym polska reprezentacja brała udział i wygrała to wydarzenie. Co więcej, 17 września odbył się pierwszy w historii mecz, w którym wzięła udział polska kobieca reprezentacja w AmFootballu i wygrało ona z Amerykankami 1-0. Przy tej okazji warto powiedzieć, że bramkę roku imienia Ferenca Pukasa zdobył Marcin Oleksy, a tą niesamowitą bramkę możecie obejrzeć w wideo, link do niego znajdziecie w opisie do tego odcinka. A jak Wam minął 2023 rok? Jesteście team, ojej, co był cudowny, świetny rok, czy bardziej team, niech ten rok już się kończy, mam nadzieję, że następny będzie lepszy. Dla mnie osobiście pół na pół. Bardzo dużo się u mnie działo w życiu prywatnym i zawodowym, dlatego tak mniej było mnie w social mediach, ale planuję to zmienić od 2024 roku i liczę na to, że się uda. Mam nowy plan na działanie, a o tym opowiem Wam w wyjątkowym 150. już odcinku, który będzie dla Was dostępny 27 grudnia o godzinie 20. Koniecznie go obejrzyjcie, bo dzięki temu dowiecie się, jakie mam plany na 2024 rok.